Dzień dobry Państwu, kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Szanowni Państwo, jak widzicie, obok mnie jest pani profesor Maria Szyszkowska, organizator kolejnego, już drugiego Kongresu Pokoju. Również organizatorami, współorganizatorami jest Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu i Pedagogikum Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. A dzieje się to wszystko w bardzo pięknym pałacu. W pałacu w Tarnowie. Jest to Pałac Sanguszków, ostatnich władców Tarnowa. I również w tym pałacyku mieści się Zespół Szkół Ekonomicznych i właśnie w jednej z sal wykładowych mam przyjemność prowadzić wywiad właśnie z panią profesor, a obok odbywa się trzeci dzień Kongresu Pokoju. Pani profesor, i o tym właśnie chciałbym z panią profesor porozmawiać. I postawię odważną tezę, że jest coś takiego, gdzie może dojść do sojuszu ludzi wierzących z niewierzącymi, sojuszu wszystkich kościołów, lewicy i prawicy. I tym czymś jest pokój. Bo sojusz ludzi dobrej woli, tych, którzy są chcą pokoju, sprzyja pokojowi. Co sprzyja wojnie? Wojnie sprzyjają podziały. Bo podziały są właśnie kreatorem wojny. I o tym między innymi było na Kongresie Pokoju. Bardzo bym poprosił, gdyby pani mogła skomentować właśnie dlaczego już od dłuższego czasu jest pani orędownikiem pokoju. Dlaczego organizuje pani kongresy? Jakich ludzi i jakie instytucje pani zaprasza do tego dzieła? I dlaczego to jest tak ważne dla cywilizacji, dla świata i dla nas samych? Zacznę od siebie. To znaczy w latach 70. w rozprawie habilitacyjnej po raz pierwszy pisałam o znaczeniu filozofii Kanta. Filozofii Kanta nie tylko wtedy, gdy on tworzył, czyli w wieku XVIII, ale również bezpośrednio po II wojnie światowej, ponieważ z kantyzmu wynika, Kant między innymi napisał rozprawę pod tytułem Wieczny Pokój. Kant napisał tę rozprawę pod koniec XVIII wieku, ale na tę rozprawę nie zwrócili współcześni uwagi. I ona została odrodzona dopiero po nieszczęściach II wojny światowej. Właśnie. Tak, ten kantyzm wrócił właśnie. Nie Kant, tylko kantyzm wrócił po II wojnie światowej. I kantyzm jest odrodzonym nurtem pokojowym, jest podstawą dzisiejszych, dwudziestowiecznych i dzisiejszych ruchów pokojowych. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jeżeli zgodzimy się na to, że człowiek jest wartością najwyższą, pomijam kwestię istnienia czy nieistnienia Boga, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to logiczne wydaje się, by zmierzać do trwałego pokoju i nie godzić się na to, by człowiek zabijał człowieka. To, że czynimy to od wieków, to nie znaczy, że tak być musi. Mamy instynkty, Pan o tym wspomniał, które powodują chęć władzy w człowieku, chęć posiadania, ale przecież przyroda wyposażyła nas w rozum. Czyli powinniśmy te instynkty, które prowadzą do wojen, do agresji, pohamowywać w sobie. Przy czym różnimy się między sobą cechami indywidualnymi. Różnimy się między sobą, mówię w tej chwili już o grupach, poglądami na to, co jest dobre i co jest złe. Bo na przykład katolicyzm, czy prawosławie, czy protestantyzm godzi się na prowadzenie tak zwanych wojen słusznych, czyli sprawiedliwych. Po raz pierwszy dzisiejszy papież, czyli papież Franciszek, stwierdził, że żadna wojna nie może być określona mianem słusznej, ale to jest rewolucja w myśli społecznej Kościoła. I właśnie w myśli społecznej Kościoła ten wątek chcę troszeczkę podrążyć. My w Instytucie żeśmy się pochylali głębiej nad kwestiami I Rzeczypospolitej
i jeszcze wcześniejszych konfliktów, na przykład wynikających z zakonem krzyżackim, tak, który był pierwowzorem pierwszej korporacji. Przecież tak naprawdę wojna polsko-krzyżacka nie była wojną, że tak powiem, tylko religijną, tylko krzyżacy chcieli przejąć i przejęli zresztą część handlu zbożem, tak jak zresztą korporacja na Hanzie. To były te korporacje, gdzie właśnie pieniądze, za chwilę do tego przejdziemy, co jest tym prowodyrem tych wojen, właśnie te konflikty na tym poziomie się odbywały. I padło na konferencji bardzo ważne stwierdzenie, do którego się absolutnie podpisuję i wydaje się, że pani profesor również, mianowicie, że obecnie cywilizacyjnieśmy się bardzo rozwinęli, jeżeli chodzi o technikę, jeżeli chodzi o sposoby komunikacji, internet i tak dalej. Natomiast cofnęliśmy się pod względem duchowym, intelektualnym, właśnie w kontekście tym, o którym pani mówi. Poprosił panią profesor o komentarz w tej sprawie. Tak, nastąpił upadek, dlatego że wartości, i my się to milcząco na to godzimy, znaczy większość naszego społeczeństwa, wartości, które przyświecają życiu większości osób, większości społeczeństw, mówię o kulturze euroamerykańskiej, to jest dążenie do bogactwa i dążenie do rozkwitu cywilizacji, która nas w żadnym wypadku nie uczłowiecza. No właśnie, dobrze pani wspomniała o tym wątku amerykańskim, bo to, co się ostatnio dzieje w świecie i w Europie, że te zdobycze cywilizacyjne zostają wykorzystywane do tego neokolonializmu, który obecnie jest czyniony na świecie. Czyli ten konsensus waszyngtoński, który jest ideologią gospodarczego ekspansji najpierw krajami Ameryki Południowej, a teraz właśnie tych tak zwanych postkomunistycznych, właśnie jest stosowany. Różnica między na przykład pierwszą Rzeczpospolitą a tą tak zwaną Europą Zachodnią polegała na tym, że my nigdy nie byliśmy kolonizatorami. My nie bogaciliśmy się przez to, że zagarnialiśmy jakieś tereny, tylko że chciano się do nas przyłączyć. W przeciwieństwie do tego, co robiła Anglia, Francja, Hiszpania, uważali, że tam, gdzie postawią nogę, to jest ich, prawda? A tak nie jest, tak nie jest. I jest ten kolonializm kontynuowany i powiem, że to jest jedna z przyczyn i zarzewia wojny. Oczywiście. Bo teraz wojna jest o bogactwo, o ziemię, o teren i o zasoby ludzkie, czyli o zawładnięcie pracą człowieka. Tak, ja pamiętam, gdy Amerykanie zaatakowali Irak, ja organizowałam w Warszawie manifestacje przeciwko tej wojnie. I to było niesamowite. Szedł nieduża niestety grupa ludzi jezdnią, machano nam z okien tramwaju czy autobusu, ale wygoda tak zdominowała dzisiejszy świat, że nie chciało się tym osobom, którzy nas popierali, wysiąść z owych autobusów i dołączyć się do tego pochodu, do tej manifestacji przeciwko wojnie. No lenistwo to jest jeden z elementów, ale na przykład myśmy w Instytucie obserwowali, przyglądali się tej tak zwanej pomocy humanitarnej. Tak. No bo ludzie myślą, że wybuchnie wojna, że nawet jeżeli dorzucą się w jakiejś zbiórce do pomocy humanitarnej, to że oni zadziałali przeciwko wojnie. A badaliśmy, jak funkcjonuje ta pomoc humanitarna i niestety, oprócz oczywiście tych niezbędnych rzeczy, które tam częściowo dostaje się do tych naprawdę potrzebujących, to ta większość tej pomocy jest po drodze rozkradana, ale jest jeszcze coś. Te koncerny, które finansują, tak zwani sponsorzy, nie dość, że się pokazują jako ci, którzy w wojnie, że tak powiem, pomagają, kiedy są głównymi sprawcami, to dodatkowo jeszcze piorą pieniądze przy pomocy. Bo tutaj nie da skontrolować, prawda, ile pieniędzy zostało na pomoc przekazanych, ile towarów dotarło, no bo wojna, tego się nie da skontrolować. I jest po prostu zwykłą pralnią pieniędzy. Więc sama pomoc humanitarna nie jest rozwiązaniem. Nie jest rozwiązaniem. Ona wybucha konflikt i natychmiast dzisiaj było wystąpienie w ONZ, w którym było poświęcone dajmy pomoc humanitarną dla Palestyny, kiedy trzeba ten konflikt najszybciej, jak to możliwe, przerwać. Oczywiście. I rolą właśnie takich kongresów, przed chwilą tu rozmawiałem z jednym z uczestników kongresu, mówi, no dobrze, ale jak tej wojnie zapobiegać? No przede wszystkim trzeba zdefiniować,
agresora. Oczywiście. I nie tego agresora, który widać w telewizji, prawda, że tak, nie wiem, na przykład... Ale tego niewidocznego, właśnie, a faktycznego. Tego faktycznego, który sprowokował to, tak, to wojnę. Właśnie tego agresora zidentyfikować i odizolować, przerwać natychmiast konflikt. Natychmiast konflikt. Bo konfliktu nie chce większość ludzi, tylko mniejszość, manipulując mediami, tak, czyli również podżegaczy wojennych trzeba wyeliminować. To jest rola nauki, to jest rola sojuszu, o którym wczoraj rozmawiałem z pani mężem przy tej znakomitej wystawie, bo okazało się, że on ma niesłychaną wrażliwość właśnie związaną z otaczającą rzeczywistością. On pięknie powiedział, uciekam do sztuki, bo nie mogę na tą rzeczywistość patrzeć, bo ona właśnie podżega do wojny, jest agresywna, ludzie są ze sobą konfliktowani, żeby się nienawidzili. Nie ma tego piękna, synergicznej współpracy. To, o co apeluje co chwila pani profesor. Ja uważam, że podstawowym obowiązkiem tych, którzy rozumieją to, o czym pan w tej chwili powiedział, jest zmiana świadomości otaczających nas ludzi. I to jest cel, który przyświeca moim nie tylko kongresom pokoju, ale także konferencjom ogólnopolskim, międzyśrodowiskowym, które kilka razy w roku organizuję. Panie profesor, to jeszcze wrócę do nauki. Zresztą tutaj była na kongresie kilka razy wspominana część nauki, która się zajmuje historią. Tak. Historycy są trochę tutaj winni, ale ta wina jest. Bo przecież, panie profesor, mamy historię wojen, tak, a nie mamy historii pokoju. Nie mamy. Prawda? Nie mamy. Więc właśnie ten kongres, który apeluje o tym, historycy, przestańcie się, że tak powiem, na tą historią wojny jednej, drugiej, trzeciej analizować, jakie lepsze bronie były, prawda, produkowane, jak tu się, na właśnie historię pokoju. Nie ma tego. Nie ma, bardzo proszę o komentarz. Tego. Nie ma tego i w dodatku my nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ważną drogą w kierunku trwałego pokoju byłoby zaszczepianie potrzeby wyższych wartości. Wartości moralne, czyli poglądy na to, co dobre i złe, nas dzielą, ale pokój jest w mojej ocenie wartością immoralną, czyli leżącą poza ocenami dobra i zła. I na wartość pokoju, pan powiedział o tym na początku, jest szansa, że większość społeczeństw by się zgodziła. Ale trzeba uwierzyć w to, że dążenie do trwałego pokoju ma głęboki sens. Ono nas unosi ponad nas samych, bo to jest szlachetna idea, ku której zmierzamy. Co więcej, ona może być urzeczywistniona. Powinna być główna doktryna, bo obecnie jest doktryna wojny. Tak. Że taki świat jest, że wojny muszą być, zawsze były i zawsze będą. Nieprawda. Nie, musimy przełamać to, pani. Nieprawda, proszę. Bo na świat przyrody, na prawa świata przyrody nie mamy wpływu. Ten świat zastaliśmy. Ale przecież świat kultury, w którym toczą się owe wojny, świat kultury jest przez nas stwarzany, a więc stwórzmy ten świat inaczej, bo również nieprawdą jest to, w co nam wmawiają, wielu uczonych nam wmawia, że rynek jest rzekomo obiektywną siłą, która reguluje sprawy ludzkie. To jest nieprawda. Takie czy inne rozwiązania gospodarcze, czyli rynek, to my stwarzamy poprzez odpowiednie przepisy prawne. Odpowiednie przepisy prawne i działanie właśnie ludzi. Tak. A nie kiedy wchodzi zdominowane, tak powiem, przez finanse, bo ma dostęp do finansów, duża korporacja, która jest odhumanizowana, gdzie ona prywatyzuje zyski, tak, a uspołecznia koszty. Tak. Eksploatuje naszą własność wspólną, tak, a potem każe nam ją odbudowywać. Tak. Ten rynek tak naprawdę obecnie nie istnieje. Dopiero te mechanizmy prawdziwe rynkowe trzeba stworzyć, bo nawet kryzysy są kreowane właśnie przez te korporacje. Po co? Bo ludzie zawsze pytają, no dlaczego kryzys? No, komu się opłaca kryzys? No nam nie. Nam nie. Ale korporacjom tak. Dlaczego?
że powoduje to, że nasze, dlaczego kryzysy są takie cykliczne, mniej więcej co 10-15 lat? No dlatego, że przez 10-15 lat można zbudować bardzo dobrą firmę, można wybudować dom, można wybudować funkcjonujące przedsiębiorstwo, no bo najpierw trzeba je zbudować, potem trzeba zbudować rynek klienta, potem go do tego przyzwyczaić, potem rynek odbiorców i tak dalej. I to jest mniej więcej 10-15 lat. I wtedy tworzy się kryzys, żeby owo dobrze już funkcjonujące przedsiębiorstwo już ze wszystkimi tymi elementami przejąć za darmo. Tak. Przejąć za darmo, bo właśnie chodzi o to, żeby ten wykreowany z niczego pieniądz, ponieważ większość tego kreacji pieniądza niestety jest przez prywatne instytucje finansowe, a nie przez państwo, które ma ten szczególny przywilej emisji pieniądza właśnie dlatego, że państwo najpierw wydaje, a potem zarabia, ponieważ najpierw kreuje pieniądz, tak, który powinien być zakotwiczony w potencjale gospodarczym danego państwa, a nie w niczym. I korporacje, które przejęły właśnie ten przywilej kreowania pieniądza, przejmują, kradną na pracę, bo to my ciężko pracujemy. Za ten pieniądz, ja tutaj w rozmowie mówiłem, że Bóg stworzył tylko de facto jeden produkt, który się multiplikuje, to jest ziarno. Jak wrzucimy ziarno jedno, no to jest ich wiele. No. Tak. Proszę zasadzić pieniądz do ogródku, czy on się nagle zmultiplikuje? No nie. To jest właśnie ten pieniądz oparty na oprocentowanym długu, czyli na lichwie, zdemolował nam świat. I tutaj dochodzimy do tej przyczyny wojny, że jednym z głównych przyczyn jest właśnie pieniądz, który, ten oprocentowany dług, który u człowieka uruchamia najgorsze jego cechy. Chciwość, zazdrość, konkurencję. Prawda, że i pieniądz staje się bożkiem, a nie to, że bardziej być niż mieć. To, o czym właśnie apeluje pani, tak, pani profesor. Proszę o komentarz, pani profesor, się rozgadałem za dużo. Ja w ogóle nie bardzo mogę przyjąć, że rynek, tak zwany rynek, ma wpływ na los człowieka. Jest jednak odwrotnie, bo proszę zwrócić uwagę, przejście od kapitalizmu do socjalizmu nastąpiło drogą rewolucji. A więc w konsekwencji drogą prawną też, w konsekwencji już po rewolucji. Tak samo przejście od socjalizmu do neoliberalizmu ekonomicznego też to nie rynek spowodował, tylko pewne ruchy społeczne do tego doprowadziły, społeczno-polityczne, ale to nie był mechanizm rynku, mechanizm ekonomiczny. Tak, zostało to zresztą wypatrzone, bo my to nazywamy, ten pani to pięknie nazwała tym liberalizmem, my nazywamy to totalitaryzmem liberalnym, bo ja jako politolog wiem, że zwykle w literaturze przedmiotów mówi się o dwóch górach, trzech aparatach przymusu. To jest wojsko, policja i służby specjalne. A teraz doszedł aparat przymusu, totalitaryzm fiskalny, prawda? Tak. Czyli fiskus medyczny. O, pani tak, profesor miała z tym do czynienia, jak to nosił, tak, próbowano zmusić, tak, do... I to są w ogóle w literaturze przedmiotu, takie aparaty nacisku nie istnieją i one spowodowały, że i właśnie przywilej dla korporacji, które są silniejsze obecnie od państwa. Są silniejsze, tak, od państwa. Mogą nawet oskarżyć państwo. Dokładnie taki ten liberalizm przekształcił się w totalitaryzm liberalny. My go jeszcze nazywamy totalitaryzm korporacyjny. Bardzo, to jest prawidłowa nazwa, tak, zgadzam, tak, się. Tak. Myśmy taką właśnie ukuli, żeby właśnie o tym w taki sposób opowiadać. Pani profesor, musimy doprowadzić do czegoś takiego, o czym rozmawiałem właśnie z pani mężem, żeby doprowadzić do pewnego sojuszu, no, ludzi myślących, bo tak, mnie nieraz ktoś mnie pyta na jakimś układzie, jak zainwestować pieniądz, gdzie trzymać pieniądz. Ja mówię, pieniądz jest tylko w jednym miejscu, tu. Tu macie gotówkę, natomiast prawdziwy pieniądz jest tu, bo tu się go odtwarza. Tu nawet jak ktoś zbankrutuje, to zawsze otworzy, jeżeli ma właśnie, jest do tego przygotowany. To właśnie powinien nastąpić taki sojusz ludzi myślących, którzy mają właśnie ten prawdziwy kapitał w głowie, którzy rozumieją, co dla człowieka jest najlepsze, jak ta cywilizacja musi prawidłowo rozwijać i żeby wojna się nie opłacała, bo żeśmy zdefiniowali, co do tej wojny doprowadza. Ten cały przemysł zbrojeniowy, który się rozwija, cały czas produkuje mnóstwo tych broni, no po to, żeby je użyć, prawda? A poza tym bardzo szybko tworzy się duży zasób broni przestarzałej, a najtańszym sposobem niszczenia przestarzałego uzbrojenia jest krótkotrwała wojna. I no, to jest niebezpieczne. No właśnie. I te mechanizmy trzeba, tak, zlikwidować. Tak. Przestańmy zachwycać się nadmiernie.
wiernie zdobyczami cywilizacyjnymi. Tu ogromna rola edukacji prawdziwej, prawidłowej, której nie ma w Polsce na pewno i w innych krajach kultury amerykańskiej również jej nie ma. Mianowicie trzeba wyjaśniać społeczeństwu, że powinniśmy pohamować swoje wysiłki w kierunku nowych odkryć cywilizacyjnych, bo to rozbudza, potęguje wygodę człowieka. Wygoda skutkuje biernością, czyli coraz są mniejsze kręgi osób zdolne do działań. A w dodatku rozkwit cywilizacji jest, mówiąc prawdę, rezultatem przede wszystkim dążenia do odkrycia nowych rodzajów broni służących do zabijania człowieka. Tak, ale jeszcze jest to, co pani profesor powiedziała, mianowicie, że takim prowodyrem rozwoju cywilizacji jest nasze lenistwo, prawda, żeby nas zastępowało, ale właśnie to lenistwo potem się... Straszliwe w skutkach. Tak, potem się mści, ale poruszyła pani jeszcze jeden bardzo ważny wątek. Właśnie edukacji. Też żeśmy na ten temat mówili, kiedy pokazywałem przykład Chrystusa, który został w demokratycznych, bezpośrednich wyborach skazany na śmierć. Tak. Wynikało to właśnie z manipulacji, ze złej wiedzy tych, którzy podejmowali te decyzje. I większość zresztą decyzji, czy to wyborczych, jest podejmowanych właśnie takich, a nie innych, wbrew interesom tym nawet, którzy głosują, dlatego że oni nie mają wiedzy. Nie mają wiedzy, jak rzeczywiście jest. I tutaj jest niesłychana rola nauki, ale tutaj również pieniądz odegrał fatalną rolę. Zresztą nie tylko w nauce takiej właśnie humanistycznej, ale to również w medycynie. No, kto płaci, kto jest sponsorem badań, kto daje grant, taki ma być wynik. No tak nie może być. Nie może być dochodzić do konsensusów naukowych, tylko że najważniejszą rolą nauki jest odkrywanie prawdy. O tym zapominamy. Dokładnie, proszę. O tym zapominamy, bo przecież nauka jest podporządkowana koncernom. Koncerny płacą za określone badania naukowe i chcą mieć określone wyniki. O dążeniu do prawdy w świecie nauki ja nie słyszę od 20 lat. No właśnie, pani profesor, to już jest drugi kongres. Planuje pani kolejne kongresy. Tak. Rozmawiając właśnie na wystawie z panem Janem Stępniem, pani małżonkiem, żeśmy takie marzenie sobie powiedzieli, że chcielibyśmy wyjść na takim kongresie, który powie, stanie pani powie, o właśnie, na całym świecie jest pokój. Pokój, a tak. Teraz ten kongres będzie dotyczył, jak najpiękniej ten pokój zagospodarować dla dobra ludzi, ludzkości. To, co zresztą wspominałem o tym zapisie w Konstytucji Marcowej Polskiej, jako jedynej, która właśnie troszcza się nie tylko o dobrobyt Polaków, ale całego świata, bo my mamy właśnie ten gen wolności, ten taki altruizm, gościnności, który jest wykorzystywany właśnie przez tą inną cywilizację, która nas wykorzystuje i potem tracimy. Jesteśmy rozbierani z tego powodu. Przecież czwartym rozbiorcą była Wielka Brytania, dla której byliśmy taką solą wokół, dlatego że bardzo krytykowaliśmy kolonializm, na którym Wielka Brytania zbudowała swoją potęgę. Czy pani profesor do tych marzeń się przyłączy? Bardzo proszę bardzo, o taki końcowy bardzo komentarz. Naprawdę marzę o tym samym. Marzę o tym samym, żeby zażywać radości istnienia w pokoju, bo stan pokoju to zarazem stan braterstwa wszystkich ludzi ze sobą. Ja jestem przekonana, że nie można nikogo zmusić do miłości, więc nie mówię o miłości do człowieka, ale właśnie poczucie braterstwa każdy w sobie powinien budować. Ja myślę, że w takiej sytuacji takiego komfortu, kiedy właśnie nie ma wojen, jest czas na miłość, prawda? Nie, jest braterstwo. No jest braterstwo, ale też miłość. Dlatego, nie, że znaczy ktoś może kochać człowieka, ale nie wierzę i nie chciałabym żyć w stanie powszechnej miłości, nie. Powszechnego braterstwa, tak. Dobrze. W takim razie bardzo proszę powiedzieć, kiedy jest następny kongres i z tego, co wiem, jest jeszcze przed kongresem
bardzo ciekawe spotkanie na temat, pani profesor? Na temat piękna. Aha. W dniach 20-22 listopada zapraszam do udziału w konferencji na temat piękna w Nałęczowie. Piękna we wszystkich możliwych przejawach naszego życia. Piękno stroju. Wartość zapomniana, piękno obyczajów, piękno języka, też wartość zapomniana, bo myśmy zamerykanizowali nasz język. To są tragiczny brak piękna. Myśmy ulegli o wiele młodszej od nas kulturze amerykańskiej, w której mówi się o funkcjonalności, o wygodzie, a my powinniśmy dbać o piękno w każdym przejawie naszego życia. Wracając do kongresu w pokoju, przypomnę, że pierwszy kongres miał miejsce w tym roku, 7 marca w Warszawie. Miejscem była Kaplica Adwentystów dnia 7. Na Foksel, ponieważ jest to wyznanie nasycone wartością pokoju. Jego wyznawcy nie biorą broni do ręki. No, drugi kongres toczy się w tej chwili, a trzeci kongres chciałabym zorganizować w marcu przyszłego roku. No to piękna data, bo być może do tego marca coś się wydarzy. Powiedziała pani, Andrzej, którzy nie biorą broni do ręki, ale my jako tradycja polska też z bronią mamy bardzo ciekawe doświadczenia, bo nie wiem, czy pani profesor zwróciła uwagę, że właściwie tylko w języku polskim broń pochodzi od słowa bronić się. W innych językach jest atakuj. My zawsze, jeżeli broń... U nas nie było przecież armii, tylko było pospolite ruszenie. Tylko wtedy, kiedy nas zaatakowano, można było się bronić. Z tego wywodzę pogląd i w Instytucie chcemy nawet bronić, tego mamy całą koncepcję, gdzie właśnie Polska może być gwarantem bezpieczeństwa europejskiego. Dlatego, że my nie mamy tego genu agresywnego, jaki mają Niemcy, Anglicy, Francuzi i tak dalej. I my, jeżeli mielibyśmy armię, to ona byłaby właśnie defensywna, pilnowałaby, że tak powiem, tego ruchu gospodarczego, bo nie wiem, drogi, infrastruktury buduje się zawsze z dwóch powodów. Wojenny i handlowy. Ja bym wolał, żeby została ta część handlowa, żeby właśnie tylko z tego powodu. Polska leży, ma położenie rdzeniowe, głębię strategiczną, leży w środku Europy, gdzie przecinają się szlaki komunikacyjne Polska mogłaby się stać takim karkiem Europy. Oczywiście. Dlaczego to jest dla nas tak ważne? Bo jeżeli jest kark i krzyżują się interesy różnych krajów handlowych, to takiego kraju się nie atakuje, nie bombarduje się takiego kraju. Tak. Wreszcie nasze położenie może być naszym atutem, a nie wadą, gdzie się wojny, że tak powiem, przetaczają przez nasze tereny. I że to może być też tym takim elementem spajania już tego pokoju. Że właśnie trzeba wyszukiwać takie narody, takie nacje właśnie, które nie mają tego genu agresywnego i mogą tego pokoju pilnować, żeby nie było takiej propagandy wojennej, tego nawoływania do wojny. Bo my jesteśmy na ogół właśnie takim spokojnym. Z reguły nie byliśmy agresorami. Tak. No ostatnio może przy boku wojsk amerykańskich, co jest naganne, bo nie powinniśmy być w Iraku czy w Afganistanie. Podzielam pani pogląd, absolutnie nie powinno tak być. Nie powinno być. Bardzo przemówiła do mnie ta koncepcja pana, by Polska była takim centrum i to jest całkowicie realne. Ale aczkolwiek mam bardzo krytyczne... Dlaczego to mamy bardziej rozbudowane? To bardzo krótko powiem, bo my pokazujemy, jak to można sfinansować. Tak. Wiemy, jak można to sfinansować. Kto powinien być naszym sojusznikiem? Bo na razie mamy w ogóle politykę zagraniczną w ogóle jednowektorową. Tak. Trzeba zrozumieć te kwestie geopolityczne. Gdzie Amerykanie mają teraz interesy? Bo oni mają teraz interesy na Pacyfiku. Bo dla nich problem jest... Są Chiny, więc my możemy być tutaj właśnie gwarantem bezpieczeństwa europejskiego, godząc pewne nawiązując kontakty z naszymi wszystkimi sąsiadami. To, co zresztą mówiłem wczoraj, że umowa międzynarodowa jest oparta na bardzo ważnym filarze, wspólnotę interesów, bo wtedy ona będzie przestrzegana. Oczywiście. Jak obie strony będą, te win-win, będą miały interes, żeby pokój istniał, bo się wojna nie opłaca, to wtedy właśnie zrobimy pokój. Pani profesor,
Proszę jeszcze na sam koniec podsumować konferencję. Ja niestety muszę już wracać do Warszawy. Na samym zakończeniu nie będę, no to przynajmniej żeby, i nie będę mógł tego nagrać, żeby nasi przynajmniej widzowie mogli usłyszeć, co pani chce powiedzieć na zakończenie tej konferencji, no i o owocach, i planach, i przesłaniu. Ja myślę, że ta konferencja wzmogła w nas, uczestnikach, poczucie obowiązku wobec reszty społeczeństwa, żeby szerzyć wartość pokoju. Nie tylko poprzez publikację, bo taka na pewno się ukaże, ale poprzez żywe słowo, poprzez konferencje, na które należy zapraszać jak najwięcej osób, żeby usłyszały zupełnie inny punkt widzenia, bo my żyjemy w wadliwej atmosferze, w wadliwym przekonaniu, że wojna jest czymś nieuniknionym. To od człowieka zależy. I stąd mój szacunek, którego nie miałam dla poprzednich papieży, wyłączając Włocha Jana XXIII, mój szacunek dla papieża Franciszka, który stwierdza, że żadna wojna nie może być określona mianem słusznej czy sprawiedliwej. Żadna wojna. No właśnie, powiedziała pani profesor, że to ładne rzeczy, będziemy wychodzić ze słowem właśnie do ludzi, ale jak już napisane jest w bardzo ważnej księdze, na początku było słowo, ale słowo rodziło owoce. Bo potrzebne są działania. Tak, właśnie działania, bo słowem właśnie naukowcy tworzą pewien koncept, który istotą rzeczy jest, żeby właśnie wdrożyć i realizować. Prawda? Bo to będzie ten następny... nie apelować o pokój, tylko go tworzyć. Właśnie powiem, że konkretny krok w tej chwili jest w realizacji. Mianowicie wydaję łącznie z dwoma panami. Jeden jest adwokatem, drugi jest... buduje domy spółdzielcze na dawnych przedwojennych zasadach. Przygotowujemy małą broszurkę w ogromnym nakładzie, broszurkę o znaczeniu własności spółdzielczej, ale nie tej opartej, tak jak obecnie, o kodeks handlowy, tylko o dawne polskie zasady spółdzielczości, bowiem spółdzielczość buduje braterstwo, a braterstwo wymaga pokoju. No właśnie, poruszała pani taki... kolejny temat, ja bym od razu o własności, bo też na konkrecie padła kwestia własności, tej, to my nazywamy prawami kardynalnymi, ta własność boska, która nie ma prawa być prywatyzowana, jak powietrze, woda, zasoby, bo o tym też jest mowa, to też jest element konfliktu, walka o te zasoby boskie. Które powinny jest, być wspólne. Dokładnie, powinny być wspólne dla całej ludzkości i one powinny być pod szczególnym właśnie opieką. Chronione właśnie takimi prawami kardynalnymi, których się nie głosuje, tylko się ufala na wieki wieków. Chociaż w pierwszej Rzeczypospolitej te prawa kardynalne, oni to, że tak powiem, też wprowadzali, tylko była zasada, że 120 lat się, że tak powiem, no, debatował, czy coś nie ma jakiegoś elementu, który też trzeba uregować, jak na przykład teraz mamy problem z tą sztuczną inteligencją, prawda? No, to jest poważny problem. Moim zdaniem należy zatrzymać produkcję. Znaczy, no ona nie może dominować. Ja podaję taki prosty przykład, kiedy sztuczna inteligencja zastąpi panią magister w aptece. I przyjdzie jakaś starsza pani i zabraknie jeden grosz na lek, który jej ratuje życie, to pani magister powie, to przyniesie pani później, albo machnie ręka na ten grosz, a sztuczna inteligencja powie, transakcja nie może być zrealizowana i staruszka umrze przy okienku. Ale ten wynalazek, podobnie jak wcześniej wynalazek broni palnej, obróci się przeciwko człowiekowi, więc po co? Zahamujmy to. Ale trudno jest zahamować działania tych, którzy myślą tylko o zysku, a nie o dobru ludzkości. Dokładnie, bo ten rozwój właśnie jest powodowany tymi zyskami. Proszę Państwa, no widzicie, z panią profesor można by tu godzinami rozmawiać na te kwestie właśnie, nie tylko pokoju, chociaż właśnie pokój jest i jakby implikowany różnymi rzeczami. Łącznie z tym pięknem, dobrem, tym, co... Piękno też nie pozwala na zabijanie. Tak, dokładnie tak. Zresztą zabijanie jest czymś brzydkim wręcz. Takim po prostu. Bardzo brzydkim. Tak, jest. Tak.
Pani profesor, no mam nadzieję, że na tej najbliższej konferencji dotyczącej właśnie piękna się będziemy mogli spotkać. Bardzo liczę na obecność Pana. Bardzo, bardzo chętnie bym w tej sprawie się też powiedział, ale przede wszystkim zebrałem materiały od, tak jak przy tym kongresie, od bardzo wspaniałych prelegentów. Teraz mnie czeka praca, żeby to obrobić właśnie i uwolnić jak najszybciej. No, a dzisiaj cieszę się, że mogliśmy chwilę porozmawiać. Wiem, że musi Pani wrócić na salę obrad, bo prelegenci bardzo oczekują Pani recenzji i komentarzy potem ale dyskusji. Ja chciałam Panu ogromnie podziękować za Pana udział i w pierwszym, i w drugim Kongresie Pokoju. Jest ogromny wkład. Udział Pana jest ogromnym wkładem w obrady kongresu. No bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę ważna sprawa. Bardzo każdy powinien się do tego angażować, wszystkie ręce na pokład. Tak jak mówię, sojusz dla pokoju, który mogę zawrzeć jak niczym innym, wierzący, niewierzący, prawica, tak, lewica, muzułmanie, Izraelczykami, wszyscy. Wyjdźmy wreszcie z zamkniętych kręgów domów rodzinnych i czyńmy coś dla ludzkości, dla nas samych. Miejmy to poczucie braterstwa, wspólnoty z innymi. Bardzo to piękna konkluzja. Bardzo Pani Profesor, bardzo dziękuję. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę, subskrybujcie nas, wspierajcie, bo to, co robimy, robimy dla Was. Życzymy Państwu miłego dnia. Dziękuję bardzo.